No okej, okay. I co mamy kolejny dzień? Dzień wczoraj był drugi, dzisiaj dzień trzeci. Generalnie to tyle się dzieje wokół tego wszystkiego, że mi się wydaje, że tych dni było dużo, dużo więcej. I na przykład jak przeglądam jakieś tam wykresy, to mówię, co ten wykres taki krótki, bo przecież chyba za mały zakres, a nie, po prostu ta akcja trwa dopiero tyle, natomiast no ciężko to wszystko ogarnąć. No i co? Kolejny dzień akcji. Są plusy i minusy. Dzisiaj na telefonie zobaczymy, co tu nam, jak to wygląda. Jakże plus jest taki, to jest bardzo dobra wiadomość, że uzbieraliśmy 1%, czyli mamy już ponad 10 koła na zbiórce, co jest chyba świetnym efektem, jak na tak krótki czas. Wsparło nas aż 97 osób. I też jakby w sumie bardzo fajne jest to, że rzeczywiście widać to, że programiści no hojnie dzielą się pieniążkami z Mają. Bo taka standardowa wpłata wśród programistów to jest jakaś, nie wiem, czy wpłata jest dowolna, tak, żeby nie było. Cała akcja polega na tym, że wpłata jest dowolna, także każdy daje tyle, ile chce, ale naprawdę dużo osób daje coś tak koło stówki i też dużo osób daje 200, także no, to nie jest tak, że to jest zbiórka po 2-5 zł, tylko rzeczywiście te pieniążki lecą dość dobrze, dlatego też w tak krótkim czasie, mimo tego, że tych osób wcale nas nie sparło tak dużo, mamy już uzbierane te 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy złotych. Co jest super wynikiem. Nawet dzisiaj chyba zdarzył się rekordzista. Jedna osoba anonimowa dała jednorazową wpłatę 1500 zł, co jest no, mega dużą kasą. Takiego czegoś jeszcze nie było, także super, naprawdę fajnie. Dla porównania za 1500 ostatnio sprzedałem swój stary samochód, także no, to jest naprawdę duża kwota. I te 10 tysięcy, które mamy, też jest dużą kwotą. Natomiast no, pamiętajmy, że w dalszym ciągu niestety jest to tylko 1% albo aż 1% tego, co musimy zebrać. I to są plusy. Kolejne plusy to to, że kolejne firmy chcą się do nas włączać i służyć, czym służyć. I świadczyć nam usługi jako taki megafon, który po prostu nagłaśnia całą akcję i wysyła do wszystkich pracowników lub też kursantów w zależności i trenerów, w zależności od tego, czy są to firmy stricto IT zajmujące się jakimś tam wytwarzaniem software'u, czy są to firmy szkoleniowe, które szkolą te osoby, które potem jako programiści pracują. Także to jest fajnie, nowe firmy dochodzą. Można je sobie oglądać na stronie Code 16 Challenge, tam na samym dole są loga. Trochę śmiesznie lub nieśmiesznie wyszło z firmą, która dołączyła przed chwilą, która się nazywa IDEMIA i to jest firma, w której pracuje Kamil, czyli tata Mai. Dlaczego dołączyła tak późno? No, przede wszystkim z mojej winy chyba, bo ja nie chciałem ich angażować na samym początku z tego powodu, że oni już od siebie tak naprawdę i pracownicy i firma dali no, bardzo dużo na pomoc Mai. Mieli wcześniej założoną skarbonkę i oni już walczyli o to dużo, dużo wcześniej. Natomiast no, bardzo się cieszę, że też są z nami jako firma i będą się z nami razem bawić i pracownicy już też się nawzajem nominują. Więc to są na pewno plusy. Tego, co się tutaj dzieje. Czy są jakieś minusy? Znaczy minusy, tak stricto twardych dowodów i faktów, że są jakieś minusy, to w zasadzie nie ma. Natomiast no, są obawy moje, tak? Bo przeglądam sobie tutaj właśnie wykresik tego filmu na YouTubie, tego filmu, który jest też na stronie Code 16 Challenge, który reklamuje, nie reklamuje. On tam są zasady po prostu całej akcji, czyli każdy go ogląda. I wyniki tego filmu są, czy ilość osób, które obejrzało, czy oglądających wzrasta. Natomiast jest to wzrost liniowy. To liczymy na wykładniczy, tak? To by wtedy był jakby zacznie, kiedy w momencie, kiedy zacznie się wzrost wykładniczy, to znaczy, że już jesteśmy w domu, tak? Przynajmniej jesteśmy na dobrej drodze, więc na to bardzo czekam. Mam nadzieję, że to się niedługo wydarzy. No to jest po prostu kwestia tego, ile osób zacznie grać. Więc to jest taki minus plus. Też zmniejszyła się trochę ilość Code 16 Challenge'ów, które się pojawiają, ale to jest normalne, bo jakby każdy ma 3 dni na podjęcie wyzwania, więc jakby ta pierwsza fala przedskoczków zaczęła iść. No i teraz zanim ta druga fala też już idzie, ale zanim to wszystko się zacznie kręcić, to mogą być takie chwilowe troszkę przestoje. Natomiast jeżeli w pewnym momencie tych ludzi będzie odpowiednio dużo, to już oni się już nie będzie tego sekwencyjnego pojawiania się fal, tylko raczej będą się to zazębiać i będzie to sprawiało z odpowiedniej perspektywy, jakby one się pojawiały cały czas, tak? Także mam nadzieję, że do tego też dojdziemy. Bardzo pozytywną rzeczą jest to, że pojawiają się ludzie, którzy się pytają, czy oni mogą zacząć bez nominacji.
czy mogą po prostu rozpocząć to u siebie i nominować ludzi. Tak, takich ludzi potrzebujemy. O to właśnie chodzi. Jeżeli tacy ludzie, jeżeli siedzisz sobie przed swoim komputerkiem i mówisz, kurczę, zrobiłbym sobie ten Call 16 Challenge, to go po prostu zrób. Wystartuj to, tak? Nie musisz być nominowany przez kogoś. Jak chcesz, to ja cię mogę osobiście nominować. Napisz do mnie, ja cię nominuję i cię napiszę na Facebooku wszystko i w ogóle będzie super, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to po prostu sam wystartuj i nominuj. Tylko i wyłącznie właśnie dzięki takim spontanicznym akcjom i oddolnym, to ta akcja ma w ogóle, cały Code 16 Challenge ma sens i ma szansę zgromadzenia tego miliona dla Mai, który prawdopodobnie pozwoli już wtedy zamówić ten lek. Taką mam nadzieję. Czy coś jeszcze ciekawego się dzisiaj wydarzyło? A, wczoraj w zasadzie się wydarzyło coś ciekawego, bo mieliśmy razem z Kamilem wywiad do telewizji wrocławskiej, z tego co wiem, także no to też jest chyba dobry znak, że media zaczynają się interesować tą akcją Code 16 Challenge, chociaż prawdopodobnie sami jeszcze do końca nie wiedzą, o co w tym chodzi, bo no takie media, a programiści, to jest tam dość duża przepaść pewnie między nami. Myślę, że już prędzej takie treści właśnie na YouTubie czy na Facebooku trafiają do właściwych ludzi. Natomiast niech się interesują, bardzo dobrze. Nawet jeżeli, nie wiem, obejrzy to stosunkowo mało programistów, to może obejrzą to inni ludzie, po prostu się dowiedzą o tej akcji, albo nawet wejdą na tą stronę, zobaczą, wesprzyj, klikną i też to jest spoko, tak? Niech coś tak się dzieje. Fakt faktem, no najbardziej mi zależy na tym, żeby programiści nominowali innych programistów, no bo tu chodzi o ten efekt kuli śnieżnej, ale no takie akcje też są spoko, tak? Każda złotówka się liczy tak naprawdę. No i chyba tyle, co mogę wam dzisiaj powiedzieć na temat jakby kulisów akcji Code 16 Challenge. Trzymajcie kciuki, żeby to jakby ruszyło. Jeszcze nie wszystkie osoby z grupy Zero, którą ja zebrałem przed rozpoczęciem challenge'u, upublikowały swój challenge, ale bardzo sporo z nich, za co wam bardzo dziękuję, czyli jesteście takimi przedskoczkami, którzy po prostu tą akcję, mam nadzieję, że ruszą. I co? Zachęcamy kolejne firmy do włączania się do akcji. Zachęcamy kolejnych programistów do tego, żeby zaczynali swój Code 16 Challenge i no, jeszcze raz przypominam, nie musicie być nominowani, to wy możecie być tymi, którzy nominują, jakkolwiek to zabrzmiało. Okej, trzymajcie się i do jutrka.